EG Studio, agencja fotograficzno-filmowa, biuro reklamy i klub dziennikarski. Tą firmę założyłam w 1999 roku. To jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Kraków, miasto królów polskich. Ja zawsze to podkreślam, że Kraków jest miastem królów polskich, bo chciałabym, żeby Kraków był stolicą Polski, no ale niestety przeniesiono stolicę. Teraz trochę się mniej u nas dzieje, ale na szczęście dalej jesteśmy bardzo ważnym ośrodkiem kulturalnym i turystycznym w Polsce i mam nadzieję, że pod tym względem Kraków będzie się rozwijał. Mam trochę zaległych nagrań. Jeżeli czegoś od razu nie zmontuję po nagraniu, to potem zapominam w ogóle o tych filmach, gdzie je mam, że w ogóle takie nagrałam. Z ostatniego roku mam dużo nagrań właśnie w stylu tych moich wideoblogów o hejterach, o trollach, o pato-youtuberach, o pato-streamerach, o mediach społecznościowych, trochę o polityce, parę wywiadów z moją 8-letnią córeczką Marysią o szkole, o tym, jak sobie radzi z nowym programem nauczania, parę zdań o systemie edukacyjnym. Też nagrałam wywiady z Marysią na temat rock'n'rolla, ponieważ ona ćwiczy rock'n'rolla akrobatycznego w szkole, chodzi do drugiej klasy szkoły podstawowej i cały czas bierze udział w różnych mistrzostwach, zawodach, także mamy te nagrania plus jej wywiad. Myślę, że usiądę i to zmontuję, zrobię. Ale niektórzy mi właśnie zarzucają, że to już jest nudne, ciągle mówię o tej przemocy w internecie, bo ja prowadzę grupę na Facebooku Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy w Internecie i taki kanał też na YouTube. W ogóle różnymi się sprawami interesuję w zakresie tej mojej działalności. I myślę, że do tych tematów wrócę, odszukam te nagrania. Na pewno będą wymagały jakiegoś dokręcenia, zapowiedzi. Bo to są czasami takie zdania wyjęte z kontekstu. Czasami zdarza mi się taki wideoblog nagrać, który trwa 60 minut, a nikt tego nie będzie oglądał, prawda? Myślę, że 20 minut to jest takie maksimum. Widzę nawet, że po 15 minut robią te wideoblogi różni youtuberzy, więc może spróbuję właśnie zejść do tych 15-17 minut. Zobaczymy, czy mi się to uda. Także mam trochę tych nagrań i będę jeszcze do nich wracać. Ale dzisiaj mam taką niespodziankę dla Was, zupełnie nowy temat. Mianowicie, jak to robię, że mając prawie 50 lat, tak dobrze wyglądam? W czerwcu 2019 roku skończę 49 lat. Urodziłam się w 1970 roku. Może się zaprezentuję na początek. O, dzisiaj się ubrałam. Lubię takie sukienki. Tutaj mam w ręce pilot, którym się posługuję. Mikrofon. Lampa. Nie będę na razie zmieniać tych ustawień. Ta sukieneczka jest krótka. Jak wejdę na krzesełko, o, to będzie widać. Muszę uważać, żebym nie spadła, bo rok temu weszłam na wannę, zepsuł mi się ten sznurek taki automatyczny do prania. Weszłam na wannę, żeby ściągnąć jakiś sweterek i schodząc krzywo stanęłam, pantofel mi się obsunął i okazało się, że mam złamaną kość w stopie. No i prawie 2 miesiące musiałam chodzić w takim bucie ortopedycznym, także muszę bardzo uważać. Ja bardzo lubię chodzić właśnie w takich butach na obcasach. Teraz jakby to pokazać. O,
Potem zrobię. Potem na koniec nagrania zmienię kadr, bo to bardzo trudno było mi ustawić odpowiedni kadr. O, jak robię najazd, to mogę zrobić takie zbliżenie siedząc. I jak odjeżdżam, to mogę tutaj mieć część właśnie sylwetki. Także na razie nie będę zmieniać tutaj ustawień kamery, która stoi na statywie, bo będzie mi ciężko potem wrócić do tych ustawień. Na końcu zrobię jeszcze parę ujęć takich, jak jestem dzisiaj ubrana. W każdym razie chciałabym dzisiaj opowiedzieć właśnie o tym, jak ja to robię, że tak ładnie wyglądam. Właściwie ten pomysł na wideoblogi, na różne teksty, blogi, to już mam od roku albo od dwóch lat. Ale hejterzy, trolle, pato-youtuberzy, czyli tacy ludzie, którzy głównie stosują przemoc w internecie za pomocą różnych mediów społecznościowych. Oni po prostu próbowali zawsze, za każdym razem, jak piszę, że moim zdaniem ładnie wyglądam, na mniej niż mam, to zawsze czytam po prostu uwagi w stylu, że jestem stara, pomarszczona, ropucha, brzydka, że wyglądam na 60 parę lat. Lub jestem babcią. Myślę, że komentarze w tym stylu mają właśnie za zadanie, miały za zadanie i skutecznie to zadanie, ich przesłanie się spełniło, żeby mnie zniechęcić do drążenia tego tematu, bo przypuszczam, że naprawdę dobrze wyglądam jak na swój wiek. I różne obserwujące mnie osoby uznały, że jeżeli zacznę na ten temat coś więcej nagrywać lub mówić, to spotka się to z dużym zainteresowaniem, a moja konkurencja zawodowa, przeciwnicy polityczni, różni ludzie znajomi, którzy mnie nie lubią, nie chcą, żeby mój kanał się rozwijał, żebym była znana, popularna, żebym zarabiała na oglądalności na YouTube, czy żebym miała duże zainteresowanie na Facebooku moimi wpisami, bo na tych dwóch portalach się głównie reklamuję. Muszę jeszcze przejść na jakieś inne platformy. Także próbowano mnie przez 2 lata zniechęcić do tego tematu. Ale właściwie uzmysłowiłam sobie, że to jest bardzo fajny temat i chcę o tym coś opowiedzieć. Przerwę na chwilę, bo słyszę, że kapie woda do wanny. Kąpałam się przed chwilą, myłam głowę. A ta kamera, ten mikrofon jest bardzo czuły, więc na pewno to słychać. Jeszcze mam trochę mokre włosy, ale ja za bardzo nie suszę włosów, bo się wysuszają. Nasmarowałam je tylko odżywką, taką bez spłukiwania. Używam firmy Ziaja, ale ja nie mam od firmy Ziaja żadnych produktów, nie mam żadnego powodu, żeby ich reklamować. Po prostu używam tych kosmetyków, bo nie są drogie. To jest chyba polska firma. Powinnam to sprawdzić, ale nie myślałam, że będę o tym mówić. Nie są drogie, a skuteczne, więc po prostu ich używam. Czasami też gliskurem spryskuję włosy, żeby się błyszczały. To już nie jest polski producent. Też ich nie reklamuję, tylko tak chciałam nawiązać właśnie do tych włosów. Więc nawet jak mam świeżo umyte, to wyglądają trochę na takie przytłuszczone, bo ja je bardzo nawilżam. Oczywiście one po jakimś czasie wyschną. Używam też czasami wosku takiego na... rozsmarowuję go na rękach i rozkładam na włosy. Tu nie mam żadnej konkretnej firmy, po prostu staram się jakieś znane mi firmy typu Nivea, czy Ziaja, czy jakieś inne, Bambino. Bambino to jest chyba Nivea, prawda? Ta spółka. Także używam tego wosku, jak włosy są za bardzo puszyste, bo one są takie puszyste.
to tak od razu mi się skojarzyło właśnie, że powiem Wam coś na ten temat, co robię z włosami, ale o tym starzeniu się i niestarzeniu to zaraz opowiem po kolei. Właściwie to, że akurat tak te włosy układam, to ma taki plus, że ja jak są świeżo umyte, to i tak są takie przylizane i wyglądają jak trochę przetłuszczone. W związku z tym, jak naprawdę już mam trochę przetłuszczone, to tego nie widać, bo to dalej wygląda tak samo, także nie mam specjalnie stresu z tym, że muszę zawsze jakoś terminowo myć głowę. Ale oczywiście staram się to robić co parę dni, żeby po prostu no, te włosy były świeże, pachnące. W ogóle od 20 lat mam taką samą fryzurę. No i jeżeli mi się te włosy bardzo nie przerzedzą, to będę chciała dalej mieć taką fryzurę, jak długo się da. Czyli jak to robię, że mając 48,5 lat, czyli prawie 49, 49 lat skończę 19 czerwca 2019 roku, a chyba już o tym mówiłam. Jak to robię, że tak ładnie wyglądam? Pokażę może z bliska. Mam trochę tutaj zmarszczek mimicznych, ale nie są chyba duże. Jeśli chodzi o oczy, to dosyć mam delikatną skórę w okolicy oczu i na pewno te zmarszczki się będą pogłębiać, ja tego nie uniknę. Poza tym przy na przykład mimice twarzy, jak się zamyślę, to marszczę czoło. Albo umiem też marszczyć nos. Jak się śmieję, to tak się ta skóra układa. W ogóle lubię nosić duże dekolty. Nie mam na razie chyba tutaj żadnych zmarszczek na szyi. I ogólnie ta moja skóra dosyć ładnie wygląda. No i właśnie jak ja to robię, że wyglądam młodo? Oczywiście nie mogę powiedzieć, że nie dbam o siebie, bo dbam o siebie, ale nie przesadnie. Wcale nie jestem żadną maniaczką dbania o siebie, urody. Nie żyję w żadnym przekonaniu, że jestem piękna, fotogeniczna, że jestem jakąś gwiazdą. Wydaje mi się, że jestem przeciętną osobą. W skali od 1 do 6 to swoją urodę bym oceniła na 3+. Ale rzeczywiście zdjęcia, do których pozuję w dalszym ciągu, fajnie wychodzą i na tych niektórych zdjęciach dojeżdżam do 6, jak są dobrze zrobione. Kamera niestety mniej mnie lubi, bo jest trójwymiarowa, pokazuje wszystkie mankamenty,
które można na przykład na zdjęciu ukryć, odpowiednio się ustawiając. I nie mówię tutaj o żadnych retuszach komputerowych, tylko po prostu o zabiegach stworzonych światłem, dobrym obiektywem aparatu, fajnym ujęciem, dobrą perspektywą, użyciem odpowiedniej ogniskowej w aparacie. Fotografowie, osoby, które interesują się fotografowaniem, wiedzą, o czym mówię. Starzeniu się i niestarzeniu będę do niego wracać, będę o nim często mówić. A dzisiaj tak krótko, bo właśnie nie chcę, żeby ten wideoblog był za długi. Więc za chwilę wyliczę tak w punktach, co ja robię, że w jaki sposób dbam o siebie. Ale poza tym właśnie, poza tymi zabiegami, poza tym dbaniem o siebie najważniejsza jest z jednej strony właśnie ten zdrowy tryb życia, dbanie o siebie, myślenie o tym, że chcemy dobrze się prezentować, a z drugiej strony właśnie najważniejsza jest filozofia życia, styl życia, nasza kondycja psychiczna. Ja zauważyłam właśnie pozując do zdjęć, że zawsze gdy byłam podekscytowana, cieszyłam się czymś, coś ciekawego się działo, mój organizm produkował adrenalinę, byłam taka ożywiona, to nagle twarz mi piękniała i na zdjęciach wyglądałam bardzo ładnie. I na przykład jak oglądam takie zdjęcia sprzed 10 lat, to widzę na przykład, na jednych wyglądam bardzo ładnie i przypominam sobie w ogóle ten dzień sesji i sobie przypominam, z jakiego powodu się cieszyłam. Natomiast mam takie zdjęcia, które wychodziły kiepsko. Przeważnie na ponad połowie zdjęć wychodzę dobrze, jeżeli jestem w dobrym nastroju, a jeżeli na przykład jestem przygnębiona, czymś zdenerwowana, to ponad połowa zdjęć nie wychodzi. Ale zawsze tam 15-20 zdjęć przy sesji zdjęciowej wyjdzie, więc właściwie w każdym stanie, nawet po nieprzespanej nocy, warto sobie popozować, jak jest możliwość, bo wtedy zawsze coś można z tego wyciągnąć. W każdym razie właśnie to mi dało do myślenia, że jak jesteśmy szczęśliwi, fajnie się czujemy, czujemy się spełnieni, to jesteśmy piękni. I wydaje mi się, że na przykład ktoś, kto jest zły, kto nikomu nie pomaga, kto jest egoistą, kto dokucza członkom rodziny, dzieciom, jest właśnie hejterem w internecie, trollem, a to youtuberem, jest nieuczciwy, nie wie, co to jest honor, że na przykład coś się komuś obiecuje, trzeba potem im dotrzymać słowa, pożyczamy pieniądze, trzeba je oddać. Ktoś na nas polega, nie możemy go zawieść. Tacy ludzie nie mogą być piękni, bo oni mają właśnie wewnątrz takie ukryte negatywne emocje i one po prostu, jak taka osoba się zamyśla, bo wyłączy, te emocje wychodzą na zewnątrz, właśnie na twarz. Ja oczywiście nie jestem żadnym ideałem, też bywam złośliwa, czasem się złoszę, krzyczę, urządzam różne awantury członkom mojej rodziny. Zdarza mi się wchodzić w konflikty z otoczeniem, ale nigdy z własnej inicjatywy, ja raczej po prostu mam problemy z panowaniem nad sobą. Jeżeli ktoś mnie źle traktuje przez dłuższy czas, to dochodzi potem właśnie do konfliktu, bo ja często, moją bronią jest właśnie omawianie, zwracanie komuś uwagi, że robi coś, co mi nie odpowiada. To wywołuje konflikt, awanturę i potem już przechodzi do sytuacji, kiedy rozmawiamy podniesionym głosem. A nawet zdarza mi się dostać jakiegoś, jak to się mówi, uksańca, nie, to się chyba tak nie mówi. W twarz to raczej tak nie dostaję na co dzień, ale ktoś mnie może popchnąć, szarpnąć. Ja wtedy mogę od razu naturalnie też kogoś popchnąć, może się wywiązać jakaś bijatyka.
więc po prostu, no różne są sytuacje, ale na szczęście ja mam je bardzo rzadko, najwyżej tak na przykład średnio raz na rok w ciągu mojego życia. Także licząc ostatnie 20 lat, bo jak byłam nastolatką, to się z nikim nie biłam. Także najwyżej tych incydentów miałam kilkanaście, jakiejś już takiej przemocy werbalno-fizycznej. Ale to nie o tym chciałam mówić. Nie jestem ideałem i właśnie zdarza mi się też po prostu ludziom różne rzeczy zazdrościć. Też się o coś gniewać, pielęgnować urazy. Jestem leniwa, nie lubię być pracoholikiem. No mam różne wady, nie będę ich teraz wyliczać, bo to nie jest w moim interesie, ale żeby się tutaj antyreklamować. Bo ja się staram raczej w tych firmach reklamować, jak zauważyliście. W każdym razie staram się, no powiedzmy odkąd skończyłam 30 lat albo 35, uzmysłowiłam sobie, że jednak chcę być dobra, pozytywna, robić coś fajnego, nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Dlatego, że jestem katoliczką, myślę, że Bóg istnieje, chociaż nie ma na to gwarancji. Po prostu nie chcę, gdy umrę, odpowiadać za jakieś negatywne czyny. Nie ma pewności, czy istnieje piekło i niebo, ale nie ma też gwarancji, że ich nie ma. Także najlepiej jest żyć w zgodzie ze swoim sumieniem, z jakimiś ogólnymi zasadami. Ja się po prostu staram tak robić, także mam swój jakiś kodeks na przykład. Staram się nie krzywdzić ludzi, nikomu nie dokuczać. Chociaż tak jak wspominałam, nie zawsze się to udaje. Z drugiej strony nie jestem jakimś ideałem uczciwości i wzoru, bo na przykład jakby się okazało, że nie mam co córeczce dać jeść przez 2 dni, jest jakiś kryzys, wojna, albo po prostu z jakichś powodów nie mam w ogóle pieniędzy, nie mam od kogo pożyczyć, to nie miałabym problemu z tym, żeby na przykład ukraść w sklepie parę produktów i ją nakarmić, ryzykując oczywiście to, że mogę ponieść za to konsekwencje. Dlatego, że takie działanie nie krzywdzi nikogo na dobrą sprawę. Bo jeżeli coś ukradniemy w małym sklepie, to już bardziej jest dotkliwe dla właściciela, ale jeżeli to jest jakiś supermarket, który ma bardzo duże dochody, to raczej to będzie niezauważalne. No chyba, że markety, one często tak robią, obciążają tymi kosztami sprzedawców i personel. W każdym razie to jest tylko taki przykład, bo oczywiście hejterzy, trolle, różne osoby, które mnie obserwują, wyciągną to z kontekstu i skopiują ten fragment filmu i będą komentować, że ja chodzę i kradnę dziecku jedzenie w sklepach. Natomiast nie, powiedziałam, że mogłabym tak zrobić. Ale na przykład nie zabrałabym jedzenia prywatnej osobie, zwłaszcza takiej, która go potrzebuje i nie ma. Nie mogłabym po prostu komuś czegoś wyrwać, zabrać, pozbawić go narzędzi do pracy, środków do życia, po to, żeby sobie je przywłaszczyć. Więc na przykład jeżeli coś znajduję, jeżeli mam z kimś kontakt, zawsze się zastanawiam, czy moje działanie nie skrzywdzi kogoś, więc na przykład znalezione rzeczy zawsze staram się oddawać. Szukam właściciela, bo być może zgubił je ktoś, kto jest biedny i bardziej potrzebuje tego niż ja. I to jest właśnie taka po prostu filozofia życia, ale trochę się tutaj zapędziłam, niepotrzebnie za dużo teraz znowu mówię o tym jednym wątku. Czyli staram się być pozytywna, fajna, żyć po prostu swoimi pasjami, pomysłami, cieszyć się tym, co robię. Mam różne osoby w mojej rodzinie, które się martwią, denerwują, mają do mnie czasami różne pretensje. Czy też różnych ludzi znam, którzy też mają do mnie różne pretensje. Ja zawsze staram się w sobie znaleźć rozwiązanie, co zrobić, żeby oni byli zadowoleni, żeby się już tak bardzo nie denerwowali, żeby nie mieli tych pretensji. Staram się ich pocieszać, pomagać im i zawsze to się trochę poprawia, ta sytuacja. Natomiast gdybym im tłumaczyła, że nie mają racji, gnębią mnie, no to od razu, prawda, dochodziłoby do konfliktu.
Ja właściwie na przykład, jak są jakieś konflikty, głównie właśnie z ludźmi, z otoczeniem, z klientami, i jeżeli do nich dojdzie, to mam żal do siebie, bo sobie mówię, tylko taki żal w cudzysłowie, bo nie mam przesadnego poczucia winy. Mówię sobie, dlaczego do tego dopuściłam? Przecież mogłam nie drażnić tego klienta, mogłam mu ustąpić, mogłam mu to zrobić, chociaż nie miał racji tej usługi, te więcej zdjęć. Czy na przykład za mały dystans miałam w naszych relacjach? Ktoś uznał, że ja jestem taka spontaniczna, do wszystkiego można mnie namówić, nawet do tego, żeby oddać komuś zdjęcia za darmo. I potem, jak się wywiązuje awantura, że ja jednak oczekuję honorarium jako fotograf, przychodzi taka nieprzyjemna sytuacja. I właściwie ja zawsze tej winy tak szukam trochę w sobie, czyli nie obwiniam ciągle tego otoczenia. No więc właśnie, jak chcecie być piękni, ładni, to stańcie przed lustrem i przemyślcie sobie, jak chcecie przeżyć dzisiejszy dzień albo jutrzejszy. Postarajcie się robić takie różne, drobne, małe uczynki. Nie kłócić się z mamą albo z tatą. Nie dokuczać dziecku. Wysłuchać spokojnie nauczycielki, wychowawcy w klasie waszego dziecka, jeśli będzie się skarżyć na wasze dziecko, może nie mając racji, ale może jest zmęczona. Jak ekspedient w sklepie albo urzędnik będzie nieprzyjemny, to pomyślcie, że może on jest zmęczony. Oczywiście nie musimy mu od razu wybaczać, ale nie musimy też się na niego rzucać z pięściami i krzyczeć na środku urzędu czy sklepu. Jak ktoś wam zajedzie drogę, no to nie wyskakujcie z samochodu od razu z kijem baseballowym, nie bijcie go, nie awanturujcie się, tylko zastanówcie się, no że może po prostu się zamyślił, może ma jakieś problemy, może żona albo mąż go zdradza i źle mu się prowadzi. I tak dalej, i tak dalej. A teraz wrócę, zostawię ten wątek filozofii życia, stylu życia, dobrego humoru mimo wszystko. Zostawię ten wątek i wyliczę w punktach właśnie, w jaki sposób ja dbam o siebie, bo tak opowiadam, leję wodę, nic z tego nie wynika. Ktoś może być rozczarowany, że w ogóle włączył ten film. Przede wszystkim bardzo dużo śpię. No mam jedną wadę taką, że ja późno chodzę spać. No powiedzmy pierwsza w nocy. Teraz odkąd mam dziecko, to koło północy, koło pierwszej w nocy chodzę spać. Ale jak na przykład wciągnę się w oglądanie jakiegoś filmu, albo zacznę czytać jakieś komentarze na YouTube, w internecie, albo coś tam będę sobie pisać, już leżąc w łóżku, to potrafię po prostu leżeć, oglądać telewizję, czy patrzeć w telefonie, w tablecie na te różne treści do trzeciej, do czwartej rano. Oczywiście na to sobie mogę pozwolić, jeżeli drugiego dnia mam szansę albo dłużej pospać, czyli na przykład jest sobota albo niedziela, albo wolny dzień, albo zakładam, że po prostu położę się wcześniej spać wieczorem z córeczką razem. Tak na przykład dzisiaj było, bo spałam tylko 5 godzin, bo musiałam wstać o 8 rano. Szłyśmy na 9:50 do szkoły, a poszłam spać dosyć długo. Przepraszam, dosyć późno poszłam spać, koło 3 w nocy. No, przesadziłam, trzeba było iść wcześniej spać, ale tak się po prostu ułożyło, więc trochę jestem niewyspana i pewnie gorzej wyglądam. Tu się chwalę, jaka tu jestem ładna, młoda, a po 5 godzinach snu to chyba widać to zmęczenie. Ale na przykład nie piłam żadnego alkoholu, nie paliłam papierosów, nie zażywałam żadnego ibupromu ani paracetamolu wczoraj, chociaż trochę się przeziębiłam. Ja często się niestety przeziębiam chyba z powodu stresu, ale ogólnie to ja w ogóle na nic nie choruję. Także właśnie nie stosuję żadnych używek, więc uznałam, że mogę nagrać ten film, bo nie będę miała spukniętej twarzy, zmęczonej. Czyli właśnie ten pierwszy punkt to jest sen. Drugi punkt to jest po prostu odpowiednia dieta. Ja zawsze odkąd skończyłam 18 lat, to zaczęłam po prostu dbać o dietę, czyli zdrowe odżywianie, stosunkowo częste posiłki, 4 do 5 razy dziennie, najlepiej właśnie zdrowe produkty, nabiał, owoce, warzywa, świeże, gotowane, pieczywo, ziemniaki, groszki, orzechy,
Ale ogólnie ja jem wszystko, także mięso. Czasami jakieś słodycze, jeśli mam ochotę. Zdarza się, że piję alkohol, jeśli mam ochotę. Były okresy takie przejściowe, że paliłam papierosy, ale no tego to już nie mogę nikomu polecić. Po tych papierosach źle się czułam, taka byłam osłabiona. Na szczęście to już jest przeszłość. I w ogóle paliłam tylko 2 papierosy dziennie, bezpośrednio po rozwodzie, czy w czasie jakichś różnych moich stresów życiowych, przez tam rok czy 2. A tak przez większość część życia to nie paliłam tych papierosów, więc myślę, że nie można mnie nazwać jakimś palaczem. W każdym razie staram się po prostu zdrowo odżywiać. O tym odżywianiu to opowiem osobno, bo nie chcę tutaj znowu wejść w jeden określony wątek, ale osobom, które czytają różne książki, chciałam powiedzieć, nie wchodźcie w jakieś diety, dieta kapuściana, dieta wegetariańska, dieta owocowa. To jest głupota, wyjaławianie organizmu, przechodzenie tylko na jeden rodzaj produktów. Najlepiej jest jeść wszystko to, na co mamy ochotę, tylko po prostu z umiarem. Jeżeli się odchudzamy, jeżeli zmniejszamy ilość właśnie tych kalorii, zamiast na przykład kobieta dorosła, taka jak ja, ważąca, przy wzroście ja mam 1,62 m, to myślę, że około 2500 kalorii dziennie mogłabym dostarczać organizmowi, czy tam 1800 kalorii przy bardziej siedzącym trybie życia. Jak się na przykład odchudzamy, to przechodzimy na 1200 kalorii, czy tam 1400 kalorii. Tych kalorii jest po prostu wtedy mniej. Nie musimy wcale tych kalorii tak liczyć dokładnie, tylko po prostu na oko. Jeżeli te posiłki są normalne, to dostarczamy organizmowi 2500 kalorii. Mężczyźni dorośli, wysocy potrafią mieć zapotrzebowanie nawet 3,5 lub 4,5 tysiąca kalorii. Tak samo kobiety w ciąży mają około 3,5 tysiąca kalorii zapotrzebowania. Zależy właśnie od też wzrostu i wagi. Czyli po prostu jak mniej jemy, a źle się odżywiamy, na przykład jemy słodycze, pijemy alkohol i nie jemy, no to od razu wysusza się nam skóra, przerzedzają się włosy, zaczynają wypadać, łamią się paznokcie, źle wyglądamy. Także jeżeli na przykład chcemy mało jeść, to musimy dostarczać organizmowi najlepiej 90% takich naprawdę pełnowartościowych produktów, bo dostarczając puste kalorii w postaci cukru, alkoholu, właśnie tych sztucznych węglowodanów, czy jakiegoś takiego śmieciowego, jak to się mówi, jedzenia, które zawiera dużo soli, jakichś różnych konserwantów, sztucznych środków, to po prostu nasz organizm, jemu brakuje właśnie tej dawki, tych mikroelementów, różnych substancji odżywczych i źle wyglądamy. Oczywiście zażywam witaminy. Ja akurat kupuję sobie Falvit, bo on ma dużo żelaza. On ma, jedna pastylka ma 2- albo 3-krotną wartość dziennej normy żelaza. Sprawdzę to, to powiem Wam w następnym odcinku. Chyba tam jest 100 mg tego żelaza w tym Falvicie, a dzienne zapotrzebowanie jest około 13 mg. Ja to tak mówię z pamięci, bo kiedyś się tym interesowałam. Sobie to ewentualnie doczytajcie. Czyli po prostu no, trzeba się zdrowo odżywiać. Teraz następna sprawa, klimatoterapia. Ja jak tylko mogę, jeżeli są wakacje, to obowiązkowo muszę gdzieś wyjechać w góry, na Podhale, gdzieś na świeże powietrze, nad jeziora, nad morze. No niestety mieszkam w Krakowie, które jest to miasto, które nie należy do zdrowych. No ale tak rodzice moi tutaj sobie ułożyli życie i ja tutaj mieszkam. Na pewno z tego powodu wyglądam gorzej niż gdybym mieszkała gdzieś w jakimś uzdrowisku. Ale myślę, że da się tutaj żyć. Ja pamiętam, parę lat temu dostałam kota. W sumie to miałam 2 koty. Dostałam kota i pomyślałam sobie, no ten kot to pożyje najwyżej 5-6 lat, a potem zdechnie, dlatego że w Krakowie jest takie zanieczyszczenie, że on na pewno dłużej nie wytrzyma. Ja jakoś wytrzymuję, ale już się sypię. No ale okazało się, że ten kot żył 15 lat i potem dopiero umarł, czyli zdech, jak to się mówi.
Czyli 15 lat, no to dożył górnej granicy wieku, możliwej dla kotów. Być może tam zależy od ras, też koty może żyją nawet do 20 lat, zależy jaki. W każdym razie, i ogólnie ten kot na nic nie chorował. I wtedy sobie pomyślałam, że właściwie ten Kraków nie jest taki bardzo zanieczyszczony i toksyczny, skoro ten kot przeżył tutaj 15 lat. No i teraz na przykład mam dziecko 8-letnie, które też ma małą odporność jako dziecko, a w sumie mało choruje, nic jej nie dolega, dobrze się czuje. Z tym, że oczywiście zaobserwowałam, jak jestem w górach nad morzem, czuję się fantastycznie, mam dużo kondycji, ale to też może być związane z tym, że na przykład jak jestem na urlopie 14 albo 30 dni, płacę gdzieś za pobyt, to staram się każdy dzień maksymalnie wykorzystać, czyli wstaję rano, jem śniadanie, wsiadam na rower, albo idę pływać, albo idę na narty, albo idę coś zwiedzać, potem obiad, potem znowu gdzieś chodzę i dopiero wieczorem, około 20, powrót do domu, czasami w przerwach powrót do domu, żeby tam coś zjeść czy się przebrać i dopiero wieczorem właśnie kąpiel, kolacja, i jakieś bez poczucia winy sobie siedzenie na internecie, na Facebooku, YouTube, wrzucanie zdjęć, filmów. Dopiero wieczorem, nigdy w ciągu dnia, prawda? A w Krakowie, gdy nigdzie mi się nie spieszy, jest wolny dzień, no to jest odwrotnie. Do 13, do 12 się gapię w tablet albo w komputer, potem gotuję obiad, a potem ścigam się z zachodem słońca, żeby zabrać dziecko na jakąś wycieczkę, jeszcze przynajmniej na 2 godziny przed zachodem słońca zdążyć. Jesteśmy gdzieś na polu 5, 7, 8 godzin, potem wracamy, kolacja, no i trzeba już iść spać. No i tak wyglądają nasze wolne dni. Następna sprawa, jeśli chodzi właśnie o ten mój stosunkowo ładny wygląd. Myślę, że bardzo duże znaczenie ma to, że ja w ogóle nie akceptuję żadnych używek, leków, właśnie narkotyków, alkoholu, leków, dopalaczy, hormonów, antykoncepcyjnych, leków jakichś doustnych, po prostu żadnej chemii, dlatego że ja to po prostu bardzo źle znoszę. Ja mam delikatny organizm i od razu po prostu gorzej wyglądam, wypadają mi włosy. Ja nie mogę sobie pozwolić w ogóle na żadne takie trucie się. Więc oczywiście zdarza się, że piję alkohol, czy tam właśnie paliłam okazjonalnie papierosy, czy zażywam jakieś leki. Nawet wspominałam, że w latach 90., kiedy w Polsce było legalne zażywanie narkotyków, chociaż nie można było nimi handlować, ale można było nawet je posiadać w jakiejś niedużej ilości. W latach 90., bo ta ustawa zakazu zażywania i posiadania weszła dopiero w 2000 roku. Aczkolwiek jeżeli mamy jakiś narkotyk, jedną pastylkę, dajmy na to teraz, w 2019 roku, zażyjemy ją szybko, kiedy policja nas zatrzymuje, to oni nie mogą postawić nam zarzutu, bo narkoman ma prawo być pod wpływem jakichś narkotyków, nie może tylko ich posiadać, czyli mieć takie pastylki gdzieś tam w portfelu czy w plecaczku. Ale nie o to chodzi. Więc okazjonalnie różne rzeczy w swoim życiu stosowałam i po prostu przekonałam się, że są toksyczne, że źle wyglądam, że źle się czuję, nieodpowiednio się zachowuję i ograniczyłam je, wyeliminowałam. I to jest na pewno bardzo duży plus. Ja praktycznie do 24 życia, do 24 roku życia w ogóle nie piłam alkoholu. Ja w ogóle przez całe liceum to bardzo się dużo uczyłam i przez studia. W liceum właśnie trochę tak kilogram więcej ważyłam, może 2 niż powinnam i miałam trochę kompleksy na punkcie właśnie figury. Niepotrzebnie, bo myślę, że jakbym się fajnie ubrała, to wyglądałabym ładnie. I potem z tego powodu zaczęłam się tak przesadnie trochę odchudzać, jak już byłam na studiach. Ale właśnie tak po 30, w około 35 roku życia zrozumiałam, że jaka jest dla mnie odpowiednia waga przy wzroście 1,62 52 kilo, bo to jest, liczy się ta wartość, która jest powyżej metra, czyli w moim przypadku 1,62 m,
czyli 62 minus 10, to wychodzi 52 i tyle powinnam ważyć. No teraz ważę jakieś 53 albo 4 kilo, zależy od dnia. Myślę, że po prostu jeśli dosłownie kilogram bym zeszczupla, to miałabym już taką idealną figurę, żeby sobie biegać gdzieś w kostiumie kąpielowym i wyglądać idealnie. Teraz też fajnie wyglądam, tylko jestem trochę może ubita. Ale zrzucenie kilograma to nie jest żaden problem. Natomiast wtedy być może w pewnych częściach mojego ciała będę chudsza, ale wtedy też niestety mam szczuplejszą twarz i ramiona, a też tego chciałabym uniknąć. Oczywiście staram się stosować różne kosmetyki, ale nie polecę Wam żadnych konkretnych. Przede wszystkim dwa razy dziennie smaruję twarz kremem i to właściwie od dziecka. Po prostu mama mi tak smarowała twarz i ja kremem Nivea, pamiętam, w czasach PRL-u, w późnym PRL-erze był ten krem Nivea, bo w czasach 80, w latach 80. w okolicy stanu wojennego to chyba żadnego w ogóle nie było kremu, można było się najwyżej jakimś olejem smarować, albo masła też nie było, zresztą oleju też nie było. Może jakimś samochodowym. nie, żartuję, a to pewnie jest szkodliwy. To wtedy chyba się nie smarowałam tym kremem, ale całe życie się smaruję kremem, rano i wieczorem, i tak smaruję też buźkę mojej córeczce, twarzyczkę. Dzięki temu ta twarz jest taka nawilżona i po prostu te zmarszczki wolniej powstają. Pomimo, że mam szczupłą twarz i teoretycznie powinnam mieć więcej tych zmarszczek niż osoba, która na przykład więcej waży. Też jest na przykład ważne takie nawilżanie twarzy wodą. Czasami jak jestem zmęczona, no to sobie moczę właśnie ręce, twarz, przemywam kilka razy dziennie. No z tym, że oczywiście taka woda z chlorem, no to już jest trochę bardziej szkodliwa dla cery. Kiedyś sobie postanowiłam, że będę myć twarz, głowę, będę się kąpać w wodzie mineralnej albo w jakiejś źródlanej. Ale w praktyce to jest jednak problem, bo trzeba by tą wodę podgrzewać, bo przecież nie będę się polewać zimną. No to znowu stawianie na piecu wody, potem zapominamy o niej, ona się przygotowuje, no to to wszystko się mija z celem. Lepiej jest gdzieś pojechać właśnie w góry, nad jezioro, w jakieś miejsce, gdzie jest świeże powietrze, czysta woda. I tam bardzo przeważnie w tych wodociągach jest woda z tych źródełek okolicznych, więc ona jest po prostu czysta. Ja to zauważyłam na różnych wakacjach, że od razu mam ładniejsze włosy, twarz, skórę, jak po prostu się myję w takiej wodzie. Także no ważne jest, żeby po prostu jak najwięcej wyjeżdżać, przebywać w takich zdrowych, ekologicznych regionach. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te kosmetyki, no to kremy, ale nigdy nie używałam żadnych kremów przeciwzmarszczkowych. Może się zainteresuję, ja myślę, że rzeczywiście są zioła czy substancje, które powodują, że to napięcie tutaj skóry staje się większe, które eliminują zwiotczenie, ale ja właściwie nie potrzebowałam tego nigdy używać, więc po prostu nie stosuję. W ogóle się bardzo delikatnie obchodzę z moimi włosami. Na przykład nie lubię chodzić do fryzjera, bo fryzjerki szarpią włosy. Mnie to po prostu boli, wyrywają włosy, ja mam takie delikatne. Więc chcąc wyeliminować jakieś uszkodzenia mechaniczne, sama sobie włosy podcinam, czeszę. Nikt mnie nie szarpie, nikt mi tych włosów nie wyrywa. Podobno włosy odrastają w życiu tam kilkanaście razy, czy kilkadziesiąt razy. Więc jak ktoś chodzi do fryzjera raz na miesiąc i fryzjerka go wyszarpie jakąś szczotką, powyrywa mu włosy z cebulkami, to te włosy potem mogą już nie odrosnąć. Tak jak na przykład niektóre kobiety, dawniej była taka moda na depilację, wyrywanie brwi. Ileś razy tam, 300 razy czy 100 razy sobie wyrwały te brwi i te brwi im już nie odrosły. Ja zawsze bardzo delikatnie te brwi depilowałam i w ogóle nie pęsetką, tylko maszynką do golenia. Chociaż pęsetką też mi się zdarzało, ale ponieważ to boli, a ja jestem w ogóle leniwa i bardzo wygodna, więc po prostu nigdy tych brwi nie wyrywałam. No i teraz mam po prostu naturalne. Niektórzy piszą mi w komentarzach, ale ona ma brwi. No nie wiem, po prostu wydaje mi się, że mam ładne, bo mam takie nie za grube, nie za cienkie. A ja nie chciałam kosmetyczki, czy sama sobie henną malować tych brwi.
na tych, które mam, dlatego że ja mam dosyć wydatne oczy, jeszcze takie z cechą do podkrążeń, jeszcze takie wielkie brwi, no to już bym w ogóle wyglądała jak rumca. To chyba nie pasuje. Ładnie mi było w takich węższych brwiach, ale to już jest niemodne, także wycofałam się z tego. Ktoś zauważył w jakichś komentarzach, że mam zniszczone włosy, przesuszone. No tak, oczywiście to farbowanie od 20 roku życia różnymi preparatami niszczy włosy, ale jedno co, w jaki sposób te włosy oszczędzam, to po prostu farbuję je raz na półtorej miesiąca, czy raz na dwa miesiące. Myję raz na 5 dni, 5-6 dni. Czyli też nie narażam te włosy ciągle na ten kontakt z tą wodą, z chlorem. I po prostu no, staram się dbać o te włosy. Właśnie nie szarpię, nie wyrywam tych brwi. Jak sobie nakładam cienie na oczy, to bardzo delikatnie właśnie, żeby nie naciągać tej skóry, żeby nie tworzyły się jakieś zmarszczki. No tutaj ze skórą w okolicach ust, no to nie można sobie nic złego zrobić. Można otwierać usta i robić miny, jakie się chce. Nie muszę nosić żadnej biżuterii, bo nie mam tutaj jakiejś pomarszczonej skóry. I ogólnie no to po prostu dbam o siebie tak ze zdrowym rozsądkiem, a przede wszystkim staram się być szczęśliwa, akceptować siebie, świat, ludzi wokół. I jeszcze jedna rzecz jest taka ważna, teraz mi się przypomniało. Chociaż dzisiaj mam ściągę tego, co chciałam powiedzieć, bo zawsze mi zwracaliście uwagę, że ja wszystko mówię z pamięci. Tak, do dzisiaj mówiłam z pamięci, a teraz, o, mam taką fajną informację, napisałam sobie ściągę na tablicy. Tutaj nic z tego nie przeczytacie, ale ja sobie właśnie napisałam tutaj, o, w tej części, o tej diecie, co chciałam powiedzieć. Tu chciałam wspomnieć, jeszcze o dwóch sprawach sobie je wynotowałam. To jeszcze znowu, jak zdążę, to o tym powiem. Mam taką ściągę, zerkam tam, ale ogólnie to mówię z pamięci, tylko mam w punktach, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Także patrząc na tą ściągę, no to chyba wszystko, tak, wszystko omówiłam, tylko właśnie jeszcze jedna rzecz, tam akurat tego nie napisałam, kredą na tablicy, ale po prostu ja sobie postanowiłam, staram się właśnie rozwijać ten kanał i dużo... Przepraszam. Musiałam przerwać na chwilę, bo wyschło mi gardło. Postanowiłam sobie, że będę właśnie robić, kręcić te filmy o tym, w jaki sposób dbałam o siebie i co robić, żeby ładnie wyglądać, będąc po 40, po 50, a jak minie 20 lat, to będę opowiadać, jak się ładnie wygląda po 60, a potem jak dożyję, nie wiem, czy będę miała jeszcze kamerę i komputer, czy w Polsce nie będzie wojny, to będę się chwalić, jak być piękną po 70, 80, czy mając 100 lat. Postanowiłam sobie, że właśnie będę kręcić takie filmy i teraz mam taką motywację, żeby ładnie wyglądać, bo naprawdę chcę bardzo ładnie wyglądać, żeby zwiększyć oglądalność mojego kanału. Ludzie będą wchodzić i mówić, patrzcie, ona ma 55 lat, a wygląda jakby miała 30. Już kiedyś o tym mówiłam, jeszcze przypomnę, że nie da się osiągnąć takiego pułapu wieku. Nie jestem w stanie wyglądać na 25 lat czy na 18, dlatego że twarz ludzka pokazuje, wystarczy spojrzeć na czyjąś twarz, nieważne czy to jest zadbana osoba czy nie, czy młodo wygląda czy staro. Możemy praktycznie z dokładnością do 5 lat podać jej orientacyjny wiek. Czasami nas właśnie zmyli, czy jest zgrabna figura, młodzieżowy sposób ubierania czy bycia. Ale już jeżeli nawet szczupła kobieta, ale tam powiedzmy po 60, zdejmie pończochy, getry czy tam sweterek, to po skórze, która wcale nie musi być pomarszczona, już możemy określić jej wiek, że nie ma 30 lat. Tak samo jest z mimiką twarzy, z układem oczu, z włosami. No na pewno to potrafią ocenić lekarze, prawda? Bo oni ciągle przyjmują różnych ludzi, oni po prostu z dokładnością
jakoś mistrzowsko potrafią na pewno to ocenić. Także jak bardzo bym nie dbała o siebie, to nie osiągnę tego, że mając 49 lat już prawie w tej chwili, nie będę w stanie wam wmówić, że mam 35, czy 31, czy 29, czy 41, prawda? Bo jednak no ta moja twarz mnie zdradza, mentalność, sposób bycia. Ale możemy sprawić właśnie odpowiednim stylem życia, że będziemy sposobem życia, dbaniem o siebie i filozofią, że będziemy stwarzać wrażenie większej takiej młodości i będziemy atrakcyjni dla otoczenia. Tego wam życzę i o tym będę opowiadać w następnych odcinkach, a na razie chciałam skończyć ten wątek, bo za dużo już na ten temat powiedziałam. Ja w moich filmach nie chcę nikogo reklamować, żadnych firm, tylko siebie. Równocześnie chciałam was przeprosić, że reklamuję ciągle siebie, podkreślam, jakie mam wykształcenie, czym się zajmuje moja firma. Ale po prostu ja w liceum i na studiach właściwie nic nie robiłam, tylko się uczyłam. Także to wykształcenie zdobyłam w ciągu 10 lat ciężkiej, katorżniczej pracy nad książkami. To był ogromny wysiłek, do którego zmobilizowali mnie rodzice, sama chciałam też i miałam warunki, środki, żeby nie musiałam pracować, mogłam się uczyć. Ale to było bardzo ciężkie, stresujące, bardzo trudne. Dużo osób nie skończyło studiów, nie zdało matury w tamtych czasach. I przepraszam właśnie, że się tym chwalę, urażam ludzi, którzy na przykład nie mieli warunków do tego, żeby po prostu się poświęcić do tego stopnia. Dlatego ja po prostu to tak podkreślam, a to wcale nie znaczy, że ktoś może mieć wykształcenie i nie być wcale mądry, a ktoś nie ma wykształcenia, a jest szlachetny, mądry i bardzo utalentowany. Także właściwie to o niczym nie świadczy. Chciałabym na koniec tutaj podkreślić, że szukam kamerzysty do współpracy, montażysty. Bardzo chciałabym mieć lepszą kamerę, lepszy sprzęt montażowy. Gdyby ktoś mi mógł w tym pomóc, to bym była bardzo szczęśliwa. Szukam też zleceń dla mojej firmy w zakresie wykonywania zdjęć, wykonywania filmów, różnego rodzaju reklam, organizacji imprez, redakcji tekstów, usług dziennikarskich, usług właśnie takich menadżerskich, asystenckich, przedstawicielskich. Ja różne rzeczy robię. W zakresie tych usług reklamowych projektuję ulotki, reklamy, organizujemy imprezy, pośredniczę w zatrudnianiu modeli, statystów, aktorów. Ja to wszystko mam wpisane w zakres działalności firmy. Właśnie po to sobie taki szeroki zakres wymyśliłam, żeby można było robić różne rzeczy. Ale osobiście sama ludzie często podkreślają, że ja nie umiem tego czy tamtego, właśnie nie mam sprzętu dobrego. Bo ja jestem właśnie takim mózgiem, takim mediaplanerem. Ja to wszystko wymyślam. A sprzęt fachowców, specjalistów to trzeba by właśnie dopiero zatrudnić. Natomiast pewnych rzeczy się nauczyłam i się z tego cieszę. Tutaj na koniec i w trakcie filmu prezentowałam różne zdjęcia, do których pozowałam, bo ja zanim zostałam fotografem, filmowcem, to pozowałam do zdjęć 30 lat i nadal pozuję. I w trakcie filmu i pod koniec właśnie prezentuję zdjęcia, ale tylko tutaj z ostatniego roku, z 2018. Teraz jest styczeń 2019 rok. Właśnie po to, żeby wam pokazać, że fajnie wyglądam, mam dobry humor, staram się różne rzeczy robić. Nie są to obrabiane zdjęcia, tylko po prostu dobre ujęcia.
osoby się mnie pytają, jak ja się filmuję, kto mnie filmuje. Natomiast ja się filmuję zupełnie sama. Kamera stoi na statywie i ja się po prostu filmuję. A teraz sobie wzięłam ją do ręki. Ujęcia takie z góry, niestety. O, tu mam kabel od mikrofonu, szeroki kąt. No przydałby mi się taki kamerzysta, który... Przydałby mi się kamerzysta, który chodziłby ze mną, filmowałby mnie w różnych fajnych sytuacjach, nie musiałabym po prostu ciągle o tym myśleć. Nagrywanie wideoblogów to jest proste, ale... rejestracja różnych ciekawych wydarzeń w moim życiu już nie jest taka prosta. Właściwie fajne ujęcie, jeszcze takiego nigdy nie robiłam. Chyba jest trochę za ciemno, tutaj w tle widać mój softbox.